Podcast geopolityczny przy mikrofonie Leszek Sykulski. Witam Państwa serdecznie. Jakiś czas temu w podcaście geopolitycznym poruszyłem kwestię poprawek do traktatów unijnych, nad którymi pracuje obecnie Parlament Europejski. Dzisiaj chciałem Państwu przybliżyć tę tematykę i przyjrzeć się temu, w którą stronę obecnie idzie Unia Europejska i czy jest to zbieżne z polskim interesem narodowym i polską racją stanu. Obecnie Parlament Europejski pracuje nad pakietem aż 267 poprawek do traktatów unijnych, które mają wzmocnić kompetencje Komisji Europejskiej, Rady Europejskiej i innych instytucji unijnych, a także doprowadzić do odebrania państwom członkowskim prawa weta. No, tak naprawdę w większości spraw. Jeżeli Parlament Europejski uchwaliłby ten pakiet, no to też musimy sobie zdawać sprawę, że ta suwerenność państw narodowych zostałaby bardzo, ale to bardzo mocno ograniczona. Oczywiście zaaprobować muszą te poprawki, muszą te zmiany wszystkie państwa członkowskie. Obecnie jest to mało prawdopodobne z uwagi na wyraźny sprzeciw aż 13 państw. Niemniej jednak w przyszłości no, nie można założyć tego, że taki wariant nie może być zrealizowany, zwłaszcza w kontekście ewentualnego kryzysu gospodarczego, energetycznego, być może także kryzysu okołowojennego na świecie i wtedy w innej koniunkturze międzynarodowej, w innych okolicznościach można założyć jeden z wielu scenariuszy, że takie poprawki mogą zostać przyjęte. Zatem warto przyjrzeć się, co rzeczywiście eurodeputowani chcieliby zmienić w traktatach unijnych, a jest to szczególnie istotne w kontekście kolejnych wyborów do Parlamentu Europejskiego, które są zaplanowane na rok 2024. Tymczasem w 25 października bieżącego roku Komitet Spraw Konstytucyjnych Parlamentu Europejskiego przyjął sprawozdanie z projektem rezolucji Europarlamentu, która zawiera propozycje zmian w Traktacie o Unii Europejskiej i Traktacie o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Zakres tych poprawek jest bardzo szeroki, obejmuje m.in. poszerzenie kompetencji Unii Europejskiej w dziedzinie polityki bezpieczeństwa, w dziedzinie energetyki, gospodarki, polityki społecznej czy tak zwanej polityki klimatycznej. Te poprawki zakładają odebranie państwom narodowym, państwom członkowskim prawa weta w większości spraw i zastąpienie go zasadą głosowania tak zwaną kwalifikowaną większością głosów, a także zakładają wzmocnienie roli Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, korekty zasad prowadzenia unijnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa i jeszcze znacznie więcej spraw, o których za chwilę jeszcze powiem. Tutaj musimy sobie zdać sprawę, że te propozycje Komitetu Spraw Konstytucyjnych wpisują się bardzo dobrze, bardzo ściśle w trwającą, no właściwie od wiosny 2022 roku, dyskusję na temat głębokiej reformy Unii Europejskiej, takiej reformy, która byłaby ukierunkowana na poważne ograniczenie prawa weta państw członkowskich, poszerzenie kompetencji prawodawczych instytucji unijnych, no i wzmocnienie samej instytucji Komisji Europejskiej. Za tak rozumianą reformą, za, no można powiedzieć, tym kierunkiem federalizacji Unii Europejskiej publicznie opowiedzieli się m.in. prezydent Francji Emmanuel Macron, premier Włoch Mario Draghi, kanclerz Niemiec Olaf Scholz czy przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen. Wspomniany przeze mnie komitet nie ma możliwości zainicjowania takiego formalnego procedury zmiany traktatów. Jest to ciało pomocnicze Parlamentu Europejskiego, nie ma prawa inicjatywy prawodawczej. Niemniej jednak jest w stanie wnieść, można powiedzieć, przedmiot debaty na sesji plenarnej Parlamentu Europejskiego. No i właściwie do tego czasu ten sam projekt będzie mógł ulegać jeszcze różnym zmianom. Droga do zmiany traktatów jest drogą długą i tak jak wspomniałem, będzie wymagała faktycznie jednomyślności.
We wspólnym oświadczeniu z 22 maja 2022 roku 13 przedstawicieli rządów państw członkowskich Unii Europejskiej otwarcie wyraziło swój sceptycyzm, uznając te propozycje zmian traktatów jako, cytuję, przedwczesne. Ten sceptycyzm wyraziły oprócz Polski Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Łotwa, Litwa, Malta, Rumunia, Słowenia i Szwecja. Musimy sobie także zdawać sprawę, że tak głęboka ingerencja w unijne traktaty pociąga za sobą także szereg rozwiązań, które byłyby no, swego rodzaju takim pasem transmisyjnym również różnych ideologii, które bardzo mocno także są lansowane przez Stany Zjednoczone. I tutaj przyglądając się tym postulatom Komitetu Spraw Konstytucyjnych Parlamentu Europejskiego możemy zauważyć, że proponuje się wprowadzenie takich rozwiązań, które umożliwiają promocję w ramach Unii Europejskiej ideologii gender, wpływanie na treść programów szkolnych, czy też narzucanie państwom narodowym rozwiązań w zakresie ochrony środowiska, aborcji, czy walki, tak zwanej walki z dyskryminacją. Te poprawki zakładają też wprowadzenie instytucji referendum unijnego, na mocy którego będzie można podejmować m.in. decyzje o zmianach w traktatach bez zgody wszystkich krajów członkowskich. Widzimy tutaj, że te zmiany w traktatach unijnych idą bardzo głęboko, nie tylko jeżeli chodzi o struktury Unii Europejskiej, o jej aspekty funkcjonalne, ale także widzimy te zakusy narzucania określonego światopoglądu ideologicznego. I jest to niewątpliwie także bardzo silny efekt oddziaływania amerykańskich lobbies w obszarze ideologii, właśnie w obszarze światopoglądu. W tym kontekście należy się bardzo mocno zastanowić nad dalszą strategią polskiej polityki europejskiej, ponieważ wspólnota europejska, do której Polska przystępowała w maju 2004 roku, no niewątpliwie to nie jest ta sama wspólnota, którą obserwujemy pod koniec roku 2023. Jeżeli ten pakiet poprawek przedstawiony na 120 stronach. Link zamieszczam w opisie i w komentarzu pod tym podcastem. Zostałby wdrożony, musimy się liczyć z bardzo dużym ograniczeniem suwerenności, przede wszystkim państw małych i średnich. Państwa duże, dysponujące silnymi grupami kapitałowymi, dysponujące dużą gospodarką, dysponujące dużym potencjałem geopolitycznym, takie państwa jak Niemcy, Francja, Włochy, niewątpliwie na takim rozwiązaniu federalizującej się Europy mogłyby najwięcej zyskać. I w tym kontekście, biorąc pod uwagę ochronę polskiego interesu narodowego, polskiej racji stanu, trzeba warto opracować różnego rodzaju strategie, różnego rodzaju plany ewentualnościowe w kontekście właśnie prób przekształcenia Unii Europejskiej z Europy ojczyzn w państwo o charakterze federalnym. Niewątpliwie jako naród, jako państwo powinniśmy mieć wszystkie możliwe opcje na stole i także możliwość powiedzenia wyraźnego nie, wyraźnego stop temu kierunkowi ewolucji Unii Europejskiej, także warto mieć to na uwadze i także warto to uwzględniać przy kolejnych wyborach do Europarlamentu. Dziękuję Państwu za uwagę. Szanowni Państwo, zapraszam Państwa serdecznie do odwiedzenia Księgarni Geopolitycznej, gdzie w sprzedaży jest już drugie wydanie mojej książki zatytułowanej Geopolityka a bezpieczeństwo Polski. To książka, która w sposób przystępny pokazuje genezę najważniejszych koncepcji geopolitycznych, które kształtowały polską myśl geopolityczną, polską politykę zagraniczną i rzuca nieco więcej światła na otoczenie międzynarodowe Rzeczypospolitej współcześnie. Zakupy w Księgarni Geopolitycznej to także forma wsparcia dla podcastu geopolitycznego. Zapraszam serdecznie na geopolityka.info.